historii. Niemal przez całe swoje życie solidnie pracował na reputację jednego z największych złoczyńców w historii Dzikiego Zachodu. Był bezwzględny i bezlitosny, zdeprawowany i bestialski. W pogoni za upragnionym złotem nie cofał się przed niczym. Nie miał sumienia i litości dla nikogo. Oszukiwał i kradł. Nie znosił jakiegokolwiek sprzeciwu. Zabijał nie tylko wrogów, ale również najlepszych przyjaciół, a niektóre swoje ofiary także zjadał. Z tego powodu Bunhelm został nazwany kanibalem z Kentucky. Ścigano go w kilku stanach, a nawet poza granicami kraju. Aby uniknąć odpowiedzialności za swoje bandyckie czyny, przekonująco udawał szaleńca i bardzo długo udawało mu się uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Ci, którzy mieli nieszczęście spotkać go na swojej drodze, wprost nazywali go najgorszym ze wszystkich złych ludzi, najdzikszym z dzikusów lub najczarniejszą z czarnych owiec. Jego głowy domagali się zarówno przedstawiciele prawa, jak i zwykli mieszkańcy każdego miasteczka, w którym postawił swoją stopę. Wszędzie, gdzie się pojawiał, groził mu natychmiastowy lincz. On jednak nie bał się śmierci, a na szubienicę wszedł z szerokim uśmiechem na ustach. Choć dziś Bunhelm jest postacią nieco zapomnianą, gdy żył, nie było na Dzikim Zachodzie człowieka, który nie drżałby już na sam dźwięk jego imienia. Kanibal z Kentucky. W żyłach jego przodków płynęła niemiecka krew. Na początku XVII wieku wyemigrowali oni z Hesji najpierw do Anglii, a później do Ameryki. Osiedlili się w Missouri, tworząc tam dobrze prosperującą społeczność niemieckich rolników. 100 lat później wielu z nich przeniosło się do hrabstwa Lincoln w stanie Kentucky. W nowym miejscu nie szło im już jednak tak dobrze jak w poprzednim. Ledwo wiązali koniec z końcem. Pracy było dużo, ale pieniędzy z niej niewiele. Większość rodzin miała ogromny kłopot z wykarmieniem swojego licznego potomstwa. Dorośli często umierali z przepracowania, a dzieci z głodu. Ich sytuacja nieco się poprawiła, gdy w roku 1792 Kentucky zostało przyjęte do Unii, stając się jej 15. stanem. Praca w miejscowych kopalniach węgla, uprawa tytoniu oraz produkcja bourbonu, czyli amerykańskiej whisky wytwarzanej z kukurydzy oraz innych zbóż, zaczęła przynosić dochody pracującym rodzinom. Wciąż jeszcze bardzo skromne, ale przynajmniej pozwalające zaspokoić głód i inne podstawowe potrzeby. Byli jednak i tacy, którym wiodło się znacznie lepiej niż reszcie. Joseph Helm miał kilka krów i koni. Do domowego budżetu dorabiał jako miejscowy kaznodzieja i sprzedawca Biblii. Zarobione w ten sposób pieniądze chętnie pożyczał swoim rodakom. Oczywiście na uzgodniony wcześniej procent. Mówiono, że trzeba było mu dać $1 już za samą możliwość spytania, czy Joseph zgodzi się na pożyczkę. W roku 1813 ożenił się z Nancy Wilcox, córką pastora z sąsiedniego hrabstwa. Para doczekała się 11 dzieci, ale tylko 5 z nich dożyło 30. Joseph rządził w domu żelazną ręką. Postawił na rygor i dyscyplinę. Na porządku dziennym były kary cielesne za najmniejszy nawet przejaw nieposłuszeństwa, wymierzane przez niego nie tylko dzieciom, ale i żonie. Nawet najmłodsi członkowie rodziny Helmów musieli ciężko pracować. Zasada była prosta. Kto się lenił, ten nie jadł. Jednocześnie Joseph uważał, że jego synom i córkom do pracy nie była potrzebna umiejętność pisania oraz czytania. Dlatego wszystkie jego dzieci w swoją dorosłość wkroczyły jako analfabeci. Nauczył ich za to liczenia pieniędzy, dając im jednocześnie ważną życiową lekcję. Tylko ciężką pracą można się czegoś dorobić.
a każdy zarobiony dolar wymaga ofiary złożonej z własnej krwi. Dzieci wzięły sobie do serca słowa ojca, ale jeden z jego synów do pracy czuł ogromny wstręt. Nie zamierzał przelewać własnej krwi, aby zdobyć pieniądze. Wolał przelać cudzą. Levi Bunhelm przyszedł na świat 28 stycznia 1828 roku w hrabstwie Lincoln w Kentucky. Był 8. dzieckiem Josepha i Nancy. Już od najwcześniejszych lat sprawiał swoim rodzicom ogromne kłopoty wychowawcze. Był niesforny i hałaśliwy. Nieustannie dokuczał swojemu starszemu rodzeństwu, za co często dostawał po głowie od braci i sióstr. Bardzo szybko poznał apodyktyczny charakter ojca, który karał go nawet za najmniejsze przewinienie. A tych, kilkuletni Bun miał na swoim koncie ogromną ilość. Podpalał okoliczne łąki. Rzucał kamieniami w pasące się bydło sąsiadów. Dręczył małe zwierzęta. Lista jego psot i występków zdawała się nie mieć końca. Żadna kara na niego nie działała. Krzyki, groźby i bicie nie robiły na nim wrażenia. Zawsze obiecywał poprawę, a później jak gdyby nigdy nic broił dalej. Często po tym, jak zrobił coś złego, sam przynosił ojcu skórzany pas, aby jak najszybciej go ukarał. Chciał to mieć po prostu z głowy, ponieważ wiedział, że i tak nie uniknie zasłużonej kary. Z czasem nawet jego własna matka zaczęła otwarcie przyznawać, że Bun stał się zakałą rodziny. Najczarniejszą z czarnych owiec wśród wszystkich dzieci zamieszkujących hrabstwo Lincoln. Ale chłopiec był z tego określenia niezwykle dumny. Gdy trochę podrósł, było jeszcze gorzej. Bił młodsze dzieci z okolicy, a gdy urósł i nabrał więcej siły, także te starsze. Do listy jego występków doszły kradzieże. Jako nastolatek zabierał sąsiadom narzędzia i sprzęt domowy. Później niszczył swoje łupy, próbując ukryć dowody swojej winy. Kradł kury, kaczki i gęsi, które bezlitośnie zabijał i patroszył. Najczęściej jednak kradł jedzenie, ponieważ w domu nie dojadał. Z prostego powodu. Bun nie chciał pracować. Nie pomagał nawet w domowych obowiązkach, więc zgodnie z zasadami ojca dostawał mniejsze porcje niż jego ciężko pracujące rodzeństwo. Niechęć do pracy nie minęła u niego nawet, gdy skończył 15 lat, a więc wiek, jaki jego ojciec wyznaczył mu do ostatecznej zmiany postępowania. Zamiast tego popadł w nałóg alkoholowy. Wlewał w siebie coraz większe ilości whisky, oczywiście kradzionej. Gdy wypił, stawał się jeszcze bardziej agresywny i wulgarny. Coraz bardziej schorowany ojciec nie miał już nad swoim niesfornym synem jakiejkolwiek kontroli. Dodatkowo epidemia gruźlicy, jaka nawiedziła Kentucky w roku 1845, zabrała Josephowi żonę i troje dzieci. Mężczyzna został z 4 synami i 2 córkami. Rok później, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, Joseph nie mógł już pracować. Wkrótce cała rodzina znalazła się w kiepskiej sytuacji finansowej. 27-letni Fleming, 26-letni David, 20-letnia Elizabeth oraz 17-letni James podejmowali się każdej pracy, aby tylko wspomóc domowy budżet. Pracowała nawet 12-letnia wówczas Marta, najmłodsza z dzieci Helma. Tylko 18-letni Bun nadal nic nie robił. Całymi dniami włóczył się po okolicy z podobnymi do niego łobuzami. Zaczepiał przypadkowo spotkanych ludzi, a później prowokował do stoczenia z nimi pojedynku na gołe pięści. Tym, którzy mu odmawiali, groził naładowanym rewolwerem. Nigdy się z nim nie rozstawał, podobnie jak ze swoim myśliwskim nożem. Podobno w posługiwaniu się bronią nie miał sobie równych w całym hrabstwie. A i bez broni nieźle sobie radził. Mówiono, że nawet po wypiciu przez niego całej butelki whisky nie mogło mu dać rady 4 zupełnie trzeźwych mężczyzn. Bunhelm był też mistrzem w jeździe konnej. Będąc w pełnym galopie, potrafił tak wychylić się z siodła, że podnosił nóż wbity ostrzem w ziemię.
Z każdym następnym miesiącem ubywało mu przyjaciół, którzy za różne przestępstwa kolejno lądowali w więzieniu. Przybywało mu za to wrogów. Nie było już chyba wtedy w całym hrabstwie osoby, której by nie podpadł i która nie życzyłaby mu śmierci w męczarniach. Kilka razy został nawet dotkliwie pobity, ale wymierzane przez innych mieszkańców kary nie przynosiły zamierzonych skutków. Niedługo później przedstawiciele lokalnej społeczności mieli już dość wiecznie pijanego bandyty. Zwłaszcza, że po tym, jak wiosną 1850 roku jego wuj Thomas Helm został szeryfem hrabstwa, 22-letni Boone stał się jeszcze bardziej bezczelny i zdeprawowany. 20 mieszkańców utworzyło wtedy samozwańczą grupę porządkową. Jej głównym celem stało się zlikwidowanie kłopotliwego łotra. I to wszelkimi możliwymi sposobami. Najpierw próbowano wynająć kogoś, kto by go zastrzelił. Zebrano na to nawet odpowiednie fundusze. O tym planie dowiedział się jednak szeryf. Jego zdecydowana reakcja sprawiła, że opłacony zamachowiec trafił do więzienia. Jednocześnie szeryf zapowiedział mieszkańcom, że każda osoba, która złamie prawo, podzieli jego los. 2 tygodnie później kilkunastu uzbrojonych w broń palną mężczyzn otoczyło dom Helmów z zamiarem dokonania linczu. Tylko interwencja szeryfa oraz jego zastępców niemal w ostatniej chwili zapobiegła zaplanowanemu samosądowi. Uznano wtedy, że jedynym sposobem na przywrócenie spokoju w okolicy będzie pozbycie się całej rodziny. Miesiąc później całe gospodarstwo Josepha Helma niespodziewanie spłonęło. Do podpalenia nikt się oczywiście nie przyznał. Jednak dla nikogo nie stanowiło tajemnicy, że ogień został podłożony celowo. Poszkodowana rodzina musiała poszukać sobie nowego miejsca do zamieszkania. Joseph postanowił zabrać dzieci i raz na zawsze opuścić nie tylko hrabstwo Lincoln, ale i stan Kentucky. Jego wybór padł na hrabstwo Monroe w Missouri, gdzie w miasteczku Jacksonville mieszkali jego bracia. Przy okazji liczył na to, że nowe miejsce zmieni charakter jego niesfornego syna. Ale nawet tam Boone Helm bardzo szybko pokazał swoją prawdziwą twarz. Te same nawyki, podobne niecne czyny. Niedługo później cała okolica drżała, gdy tylko wychodził z domu. Podpadał wszystkim, których spotkał na swojej drodze. Wkrótce do swojego stałego repertuaru bandyckich zachowań dołączył kolejne, naprzykrzanie się miejscowym pannom. W głowie zawróciła mu zwłaszcza jedna. 17-letnia Lucinda Francis Browning nie chciała mieć jednak nic wspólnego z wiecznie pijanym młodzieńcem o bardzo złej reputacji. Ale Boone nie lubił, kiedy ktoś mu czegokolwiek odmawiał, zwłaszcza gdy bardzo czegoś pragnął. Pewnego dnia po prostu przyszedł do niej i oświadczył, że jest jego narzeczoną i że nadszedł już najwyższy czas, aby mu się oddała. Odmówiła, więc ją zgwałcił. Dziewczyna zaszła w ciążę. Jej bardzo religijni rodzice nie widzieli innego sposobu na rozwiązanie tego problemu, jak tylko ślub z ojcem dziecka. Boone Helm dostał od nich propozycję nie do odrzucenia. Albo natychmiast ożeni się z ich córką, albo o wszystkim powiadomią przedstawicieli miejscowej straży obywatelskiej. A ci zwykle wieszali gwałcicieli. I to bez wcześniejszego procesu. Mając do wyboru żonę albo szubienicę, bez wahania wybrał pierwszą opcję. Para pobrała się 5 stycznia 1851 roku. Zamieszkali w małej chacie na terenie gospodarstwa Browningów. Kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka Lucy. Ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich, którzy go znali, początkowo Boone próbował się wywiązywać z obowiązków męża i ojca. Podjął nawet pracę poganiacza bydła. Jednak po pewnym czasie uznał, że takie życie mu nie odpowiadało. Zwolnił się, a jego alkoholizm pogłębił się jeszcze bardziej. Gdy wypił, wpadał w dziki szał. Często wjeżdżał wtedy do swojej chaty na koniu i demolował jej wnętrze. Jeśli żona próbowała go w tym czasie powstrzymać lub zrzucić z siodła, była przez niego bita. W końcu Lucinda nie wytrzymała.
poskarżyła się rodzicom na zachowanie męża. W obawie o bezpieczeństwo swojej córki i wnuczki, pan Browning zgodził się na zakończenie tego małżeństwa. Rozwód w stanie Missouri był wówczas dość łatwy do zrealizowania. Wystarczyło zaledwie oświadczenie podpisane przez jednego z małżonków. Nawet gdy druga strona wyraźnie przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała. Wkrótce jego córka znów była wolna, a były zięć wrócił do ojca. Joseph niechętnie przyjął swojego syna. Obawiał się kłopotów, jakie swoim zachowaniem mógł on ściągnąć na całą rodzinę. Dlatego ucieszył się, gdy w połowie 1852 roku Boone oświadczył mu, że zamierza wyjechać do dalekiej Kalifornii, gdzie kilka lat wcześniej wybuchła gorączka złota. Do tej podróży przekonał go jego jedyny przyjaciel, Little Berry Shute. Przez kilka tygodni przy butelce whisky gorąco namawiał Helma do porzucenia wszystkiego i udania się na zachód. Wieści o odkryciu w Kalifornii złota sprawiły, że wielu ludzi zaczęło żyć nadzieją na szybkie i łatwe wzbogacenie się. Tym marzeniom uległ także Boone. Obaj postanowili, że raz na zawsze opuszczą Missouri i wraz z innymi osadnikami podążą liczącym blisko 3000 km szlakiem kalifornijskim. Później znajdą złoto i po krótkim czasie dorobią się ogromnej fortuny. Kiedy nadszedł umówiony dzień wyjazdu, Helm zjawił się w domu przyjaciela, gotowy do drogi. Ten jednak oznajmił mu, że nigdzie nie pojedzie, że przemyślał wszystko i uznał, że nie może zostawić swojej żony i dzieci. Boone wpadł we wściekłość. Krzyczał, że jemu się nie odmawia i nie łamie danego wcześniej słowa. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się ostra kłótnia. Nagle Helm wyjął z zapaska spodni swój myśliwski nóż. Jednym szybkim ruchem wbił ostrze pomiędzy żebra Shute'a, prosto w serce. Jego przyjaciel padł martwy na ziemię. Chwilę później Boone wsiadł na swojego konia i jak gdyby nigdy nic odjechał. Od tej chwili był już nie tylko pijakiem, awanturnikiem, złodziejem i gwałcicielem. W wieku 24 lat został także mordercą. Dzień później, 20 września 1852 roku, wydano za nim list gończy. W pogoń za bandytą natychmiast ruszyli bracia ofiary. Znaleźli go po przejechaniu 200 kilometrów. Schwytali i odstawili z powrotem do hrabstwa Monroe. Wkrótce stanął przed sądem za morderstwo. Groziła mu kara śmierci przez powieszenie. Boone wiedział, że tylko w jeden sposób mógł jej uniknąć. Podczas rozprawy zaczął udawać szaleńca. Na zmianę płakał i krzyczał lub siedział w bezruchu, wpatrując się w jeden punkt. Bił się po twarzy i uderzał głową o podłogę. Był przy tym tak bardzo przekonujący, że nawet obecni na sali sądowej lekarze dali się nabrać. Boone zamiast na szubienicę trafił do szpitala psychiatrycznego. Będąc w zamknięciu, przez kilka tygodni nie wypowiedział ani jednego słowa. Pytany o cokolwiek, warczał jak dzikie zwierzę. Przestał dopiero wtedy, gdy pozwolono mu na spacery po przyszpitalnym zagajniku. Lekarze uznali, że przebywanie na świeżym powietrzu będzie dla niego najlepszą terapią. Pacjent postanowił to wykorzystać. Pewnego dnia pilnujący go strażnik wdał się w rozmowę z młodą pielęgniarką. Jednocześnie przestał zwracać jakąkolwiek uwagę na Helma, który odszedł od nich na odległość kilkudziesięciu metrów. Kiedy zauważył, że nikt za nim nie idzie, wspiął się na drzewo rosnące tuż przy ogrodzeniu. Następnie zeskoczył na drugą stronę. Zanim ktokolwiek z personelu zorientował się, że go nie ma, Boone był już daleko. W pierwszym gospodarstwie, do którego dobiegł, ukradł konia, a następnie wyruszył do swojej wymarzonej Kalifornii. Tam znowu mógł być sobą, a życie złodzieja i rewolwerowca bardzo mu odpowiadało. Strzelał szybko i celnie, głównie do spotkanych na szlaku poszukiwaczy złota, którym rabował to, co mieli najcenniejszego. We wszystkich napadach towarzyszył mu jego nowy kalifornijski przyjaciel. Bandyta Elijah Barton.
Ukradzione złoto przepijali później w salunach lub trwonili w ramionach miejscowych prostytutek. Przez kilka następnych lat skutecznie unikali aresztowania, ale jesienią 1858 roku Kalifornia stała się dla nich za gorąca. Ich głowy domagali się już nie tylko miejscowi stróże prawa, ale także zwykli mieszkańcy górniczych miasteczek, w których ten duet grasował. Kilka grup samozwańczych sił porządkowych próbowało ich zlinczować. Za schwytanie bandytów wyznaczono wysoką nagrodę. Wiedzieli, że muszą uciekać i to jak najdalej. Postanowili wyruszyć na północ, nad rzekę Fraser w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie właśnie wybuchła kolejna gorączka złota. Nie udało im się jednak dotrzeć na miejsce. Zła reputacja znacznie ich wyprzedzała. Przejeżdżając przez terytorium Oregonu, zostali otoczeni przez tamtejszych strażników. W ostatniej chwili udało im się uniknąć zasadzki i uciec na terytorium Utah. Tam przyłączyli się do 5-osobowej grupy poszukiwaczy złota, zmierzających do Salt Lake City. Mniej więcej w połowie drogi mężczyźni zostali napadnięci przez Indian. 3 z nich zginęło od indiańskich strzał. Pozostałych 4 uciekło. Wtedy Bunhelm uznał, że najlepiej będzie ominąć terytorium wrogich tubylców, jadąc okrężną drogą przez góry skaliste. Wszyscy się z nim zgodzili. Szybko okazało się jednak, że przeprawa przez górskie przełęcze o tej porze roku była bardzo złym pomysłem. Jesienna pogoda szybko zmieniła się w zimową. Temperatura spadła znacznie poniżej zera, a obfite śnieżyce odcięły im wszystkie szlaki. Po dotarciu do opuszczonej górskiej chaty, poszukiwacze złota postanowili przerwać podróż i przeczekać w niej na poprawę pogody. Ale zima w górach była dłuższa niż pierwotnie przypuszczali. Kiedy wyczerpały się zapasy żywności, ich sytuacja stała się tragiczna. Cierpiący straszliwy głód mężczyźni zaczęli zabijać i zjadać własne konie. Gdy i one się skończyły, Boone zaczął namawiać Bartona na pozostawienie towarzyszy i opuszczenie górskiej kryjówki. Twierdził, że tylko wtedy będą mieli szansę na przeżycie. Pokazał mu starą mapę, którą znalazł w chacie. Wyjaśnił, że idąc na zachód wzdłuż pobliskiej rzeki Snake, po kilku dniach dotrą do Fortu Hall, opuszczonego w zimie punktu handlu futrami. Tam powinni znaleźć zapasy pożywienia pozostawione przez handlarzy i traperów. Dla 2 jedzenia wystarczy na dłużej niż dla 6, dlatego znalezioną mapę Helm ukrył przed resztą towarzyszy, zatajając przed nimi istnienie tego fortu. Barton zgodził się i już następnego dnia para przyjaciół w tajemnicy opuściła chatę. Zanim wyszli, zdążyli jeszcze okraść swoich kompanów, zabierając im samorodki złota o wartości około $1,500. Co stanowiło wartość dzisiejszych $50,000. Przedzierając się przez śnieżycę, dotarli do rzeki. Później swoje kroki skierowali w kierunku fortu. Szczęśliwie udało im się dotrzeć do celu. Jednak o ile Boone dość dobrze zniósł trudną wędrówkę, to jego przyjaciel był w fatalnym stanie. Miał odmrożone nogi i cierpiał na śnieżną ślepotę, czyli ostre zapalenie spojówek, spowodowane zbyt długim przebywaniem na nasłonecznionym śniegu. Poza tym obaj byli potwornie osłabieni i wygłodzeni. Zapasy w opuszczonym forcie rzeczywiście były, ale nie w takiej ilości, jaką zakładali. Jedzenia wystarczyło im zaledwie na kilka dni, po tym czasie znowu zaczęli głodować. Stan zdrowia chorego nie poprawiał się. Helm był przekonany, że jego kompan nie przeżyje tygodnia i niecierpliwie czekał na jego śmierć. On sam nie zamierzał umierać z głodu, a Barton posiadał coś, czego Boone potrzebował do przeżycia najbardziej. Miał świeże mięso. W końcu nie wytrzymał. Gdy uczucie głodu stało się dla niego nie do zniesienia, Helm zastrzelił swojego przyjaciela. Później rozczłonkował jego ciało. Przez kilka następnych dni stopniowo zjadał swojego towarzysza. Gdy i ten zapas powoli się kończył, Boone postanowił wykorzystać chwilową poprawę pogody i wyruszyć w dalszą drogę.
odciętą w okolicach uda nogę Bartona, zawinął we flanelową koszulę i schował do przewieszonego przez ramię jucznego worka. Zabrał też skradzione złoto. Po przejściu 13 kilometrów postanowił odpocząć w jednej z jaskiń. Tuż przy jej wejściu rozpalił ognisko i zaczął przyrządzać sobie posiłek. Zapach pieczonego mięsa zwabił do jaskini przechodzącego tamtędy Indianina. Helm bardzo chętnie podzielił się swoją porcją z głodnym tubylcem. Ten zjadł ze smakiem, a nawet pochwalił kulinarne zdolności białego człowieka. Później zapytał, z jakiego zwierzęcia jest to mięso, którego nigdy wcześniej nie miał okazji spróbować. I szybko pożałował tej ciekawości. Boone złapał za wystający z worka róg koszuli i mocnym ruchem wyciągnął ją na zewnątrz. Po chwili jej makabryczna zawartość poturlała się po ziemi. Na widok odciętej ludzkiej nogi, noszącej wyraźne ślady nacięć i ugryzień, przerażony Indianin uciekł z jaskini. Przez następne 2 miesiące 31-letni Helm błąkał się samotnie po terytorium Utah, próbując dotrzeć do Salt Lake City. Zabłądził na pustkowiu, ale 10 kwietnia 1859 roku spotkał na swojej drodze młodego geologa i odkrywcę. 25-letni John Wesley Powell badał rzeki oraz sporządzał ich mapy. Razem z nim podróżowało 6 osób, w tym 3 Indian. Gdy Boone dowiedział się, że cała grupa zmierza do Salt Lake City, zaczął błagać, aby zabrali go ze sobą. Powell zgodził się, ponieważ jak sam to później opisał, wygląd przybysza przedstawiał prawdziwy obraz nędzy i rozpaczy. Helm był brudny, obdarty, bosy i wychudzony. W dodatku potwornie wygłodzony. Gdy Indianie dali mu na powitanie fajkę nabitą tytoniem, Boone zamiast ją zapalić, natychmiast opróżnił i zjadł całą jej zawartość. Później zaczął płakać, opowiadając historię o tym, jak on i jego towarzysze zostali zaatakowani przez Indian i tylko on szczęśliwie przeżył spotkanie z wojownikami. Nikt nie miał powodów, aby mu nie wierzyć, ale prawda szybko wyszła na jaw. Kilka dni później Powell spotkał na szlaku znajomego Indianina o imieniu Moquip, który rok wcześniej służył mu za przewodnika podczas badania rzek w górach skalistych. Helm go nie poznał, ale on Helma tak. W nocy, gdy wszyscy już spali, Indianin opowiedział Powellowi o jego spotkaniu z kanibalem i posiłku przyrządzonym z ludzkiej nogi. Następnego ranka, widząc wycelowane w jego twarz rewolwery, Boone potwierdził, że Indianin mówił prawdę, a później opowiedział swoją historię, zaczynając od dzieciństwa w Kentucky. Zdecydowana większość członków ekspedycji domagała się natychmiastowego powieszenia mordercy kanibala za jego barbarzyńskie czyny. John Powell był jednak człowiekiem honorowym i uczciwym. Nie zgodził się na dokonanie linczu bez wyraźnego wyroku sądu. Postanowił, że zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą zabierze Helma do Salt Lake City. Tam odda go w ręce stróżów prawa, aby sąd mógł wydać sprawiedliwy wyrok. Boone zgodził się na to, wyrażając jednocześnie żal za swoje zbrodnie. Nie zamierzał jednak skończyć na szubienicy. Podczas ostatniego nocnego postoju przed wjazdem do Salt Lake City postanowił uciec. Wykorzystując moment, że pilnujący go mężczyzna zasnął, chwycił za kamień i zatłukł go na śmierć. Następnie zabrał jego nóż oraz rewolwer. Nie udało mu się jednak odwiązać konia, ponieważ głośne rżenie zwierzęcia obudziło pozostałych członków grupy. Zanim jednak ktokolwiek zorientował się, co się stało, Boone uciekł pieszo. Choć natychmiast wyruszył za nim konny pościg, zbieg zdołał ich zgubić w panujących ciemnościach. Po dotarciu do Salt Lake City, Helm postanowił niczego sobie nie żałować. Następne miesiące minęły mu na piciu alkoholu, grze w karty oraz wizytach w domach publicznych. Za wszystko płacił złotem, które zabrał zjedzonemu przyjacielowi. Gdy skończyły mu się fundusze, znów zaczął kraść. Później dołączył do grupy podobnych mu bandytów, z którymi napadał na urzędy pocztowe oraz dyliżanse.
uzbrojony w rewolwer i nóż, groził śmiercią każdemu, kto w jakikolwiek sposób mu podpadł. Wydano za nim kilka listów gończych, ale Helm w ogóle się tym nie przejął. Zdaniem XIX-wiecznego amerykańskiego badacza i historyka Nathaniela Pitta Langforda, przez ponad rok Boone świadczył swoje usługi Mormonom, likwidując za odpowiednią opłatą ich największych krytyków i przeciwników. Następnie przeniósł się na południe Utah, gdzie w roku 1861 zastrzelił dwóch pasterzy, próbujących udaremnić mu kradzież koni. Niedługo później w jednym z salonów w miasteczku Lodi barman rozpoznał w nim poszukiwanego mordercę i koniokrada. Boone strzelił mu w głowę i wybiegł z lokalu. Wszyscy klienci ruszyli za nim w pościg, ale kolejny raz udało mu się szczęśliwie uciec. Wrócił do Kalifornii. W liczącym wówczas zaledwie 5 tysięcy mieszkańców Los Angeles okradł kilka sklepów, zabijając przy okazji ich właścicieli. Później zbiegł do San Francisco. Tam też był już poszukiwany listem gończym, więc gdy tylko usłyszał, że grupa samozwańczych strażników planuje go schwytać i powiesić, opuścił miasto. Wiosną 1862 roku trafił do osady Florence w Idaho. Tam zaprzyjaźnił się z innym wyjętym spod prawa bandytą. Stary Dutch Fred był przywódcą miejscowego gangu napadającego na dyliżansę i, podobnie jak Boone, zagorzałym hazardzistą. Helm szybko stał się jego prawą ręką. W przerwach pomiędzy kolejnymi napadami grali razem w pokera, popijając whisky. Pewnego wieczoru przesadzili z alkoholem bardziej niż zwykle. Zaczęli się wzajemnie oskarżać o oszukiwanie podczas gry. Niespodziewanie kłótnia przerodziła się w bijatykę, podczas której Boone wyciągnął swój rewolwer. Zaczął grozić przyjacielowi, że go zastrzeli, jeśli ten nie przyzna się do oszustwa. Nagle Dutch Fred zaczął się głośno śmiać. Po chwili śmiali się już obaj. Gdy barman poczuł, że napięcie pomiędzy kompletnie pijanymi mężczyznami opadło, podszedł do ich stolika i poprosił Helma o oddanie mu rewolweru. Obiecał, że dla bezpieczeństwa innych gości lokalu przechowa jego broń u siebie i odda mu ją, gdy ten postanowi skończyć grę i wyjść. Boone zgodził się na takie rozwiązanie, po czym wrócił do whisky i pokera. Pół godziny później, po kolejnym przegranym rozdaniu, wstał i podszedł do barmana. Oznajmił mu, że wychodzi i poprosił o zwrot broni. Zgodnie ze swoją wcześniejszą obietnicą, barman oddał mu rewolwer. Helm skierował się w stronę wyjścia. Nagle ostro skręcił i stanął za wciąż siedzącym przy swoim stoliku Fredem. Strzelił mu w plecy, a potem, jak gdyby nigdy nic, spokojnym krokiem opuścił salon. Gdy po krótkiej chwili wybiegło za nim kilku mężczyzn, pijanego pokerzysty nigdzie już nie było. Uciekł, a swojego konia skierował na północny zachód, w stronę Kolumbii Brytyjskiej, gdzie nad rzeką Fraser wciąż trwała gorączka złota. Ale i tam szybko dał się poznać od swojej najgorszej strony. Nie miał pieniędzy nawet na jedzenie, nie mówiąc już o alkoholu, którego brakowało mu najbardziej. Próbował sam znaleźć jakieś złoto, ale bez powodzenia. Nie miał ku temu ani odpowiedniej wiedzy, ani sprzętu. Aby przeżyć, postanowił robić to, co potrafił najlepiej, czyli kraść, ale szybko przekonał się, że prawo w brytyjskiej kolonii było znacznie surowsze niż na Dzikim Zachodzie. Został aresztowany za kradzież 3 jabłek ze straganu oraz za odmowę zapłacenia $6 za wypitą w barze whisky. W jego kraju nikt by się tymi występkami nawet nie przejął, ale w Kolumbii Brytyjskiej groziło za to więzienie. Przewieziono go do sądu w Wiktorii na wyspie Vancouver i skazano na miesiąc pozbawienia wolności. Odsiadując swój wyrok, zaczął chwalić się innym więźniom, że jest słynnym amerykańskim mordercą, poszukiwanym listami gończymi w kilku stanach. Informacje o tym dotarły do władz więzienia, a te rozesłały listy do Kalifornii, Oregonu, Utah i Idaho z zapytaniem, czy ktoś taki jak Boone Helm jest przez nich poszukiwany.
Był, ale odpowiedzi na te listy przyszły za późno. Pierwsze odpisały władze Idaho, przedstawiając rysopis Helma oraz listę jego zbrodni. Zapowiedziały, że specjalny oddział marszałów jest już w drodze, aby dokonać ekstradycji bandyty. List ten dotarł do Kolumbii Brytyjskiej 3 dni po tym, jak Helmowi skończył się wyrok i został zwolniony z więzienia. Kilka dni później podobne listy przyszły z pozostałych stanów. Boone był już wtedy w drodze do fortu Kamloops, dokąd udawała się większość poszukiwaczy, aby wymienić tam znalezione złoto na gotówkę. Nie chcąc ryzykować rozpoznania i schwytania, Helm trzymał się z dala od górskich miasteczek. Spał pod gołym niebem lub w leśnych szałasach. Zdaniem historyka Nathaniela Pitta Langforda, latem 1862 roku zamordował i częściowo zjadł co najmniej 5 osób. Głównie miejscowych poszukiwaczy złota. Ich rozczłonkowane ciała znaleziono później w okolicy rzeki Fraser. Następną jego zbrodnią było zabicie 3 handlarzy futer nad jeziorem Beaver, niedaleko miasta Vancouver. Ich nie zjadł, bo już nie musiał tego robić. Mężczyźni mieli przy sobie ogromną sumę 30 tysięcy dolarów w złocie, stanowiącą odpowiednik dzisiejszych 900 tysięcy dolarów. Stać go więc było na wykwintne posiłki, whisky i grę w karty. Nie nacieszył się długo swoim bogactwem. Kilka dni później został schwytany przez amerykańskich marszali z Idaho i przewieziony do Florence. Tam miał stanąć przed sądem za zabójstwo Dutcha Freda. W tym samym czasie w Idaho swoje interesy załatwiał starszy brat Helma, David. Przez ostatnie lata zupełnie uczciwie dorobił się on dużych pieniędzy na handlu. Został też współwłaścicielem 2 kopalń węgla w Kentucky. Gdy tylko dowiedział się o problemach młodszego brata z prawem, postanowił mu pomóc. David Helm przyjechał do Florence i przekupił wszystkich świadków oskarżenia. Bez ich zeznań Boone nie mógł zostać skazany. Z sądu wyszedł jako wolny człowiek. Brat dał mu jeden warunek. Albo wróci z nim do Kentucky, gdzie zacznie uczciwie pracować, albo osobiście go zastrzeli. Boone wybrał Kentucky, gdzie zatrudnił się w kopalni węgla. Wytrzymał w niej zaledwie tydzień. Ciężka praca nie leżała w jego naturze, do czego szczerze się starszemu bratu przyznał. David namówił go więc na dołączenie do armii konfederatów i wzięcie udziału w trwającej wówczas wojnie secesyjnej. Boone zgodził się. Wziął od brata pieniądze i prowiant. Wsiadł na konia i odjechał. Jednak zamiast na południe do sztabu armii, udał się na północny zachód, do odległej Montany. Zatrzymał się w miasteczku Virginia City. Nie przez przypadek. W jego pobliżu odkryto właśnie złoto. Boone szybko stwierdził, że nie mógł lepiej trafić. W założonej zaledwie 2 miesięcy wcześniej górniczej osadzie nie urzędował jeszcze żaden szeryf. Nie było stróżów prawa ani sądu. Nie istniał wymiar sprawiedliwości. Faktyczną władzę w Virginia City sprawował gang o nazwie Niewiniątka, założony i dowodzony przez byłego szeryfa miasta Benek w Montanie, Henry'ego Plummera. Jego grupa składała się z ponad 50 zbirów, złodziei i morderców. Szybko dołączył do nich także Boone Helm. Archiwalne zapiski z tamtych czasów potwierdzają, że tylko od czerwca do końca grudnia 1863 roku członkowie gangu Niewiniątek zamordowali ponad 120 osób. Nie wiadomo, ilu ludzi zabił w tym czasie Helm, ale zdaniem amerykańskich historyków był on jednym z najaktywniejszych bandytów w tym gangu. Na początku stycznia 1864 roku mieszkańcy Virginia City mieli już dość. Nie mogąc się doprosić żadnej pomocy ze strony władz hrabstwa, postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Blisko 500 mężczyzn utworzyło samozwańczą straż obywatelską o nazwie Komitet Czujności. Za swój główny cel obrali całkowite unicestwienie gangu Niewiniątek oraz zaprowadzenie porządku w Virginia City. Byli uzbrojeni i bardzo zdeterminowani.
Jeszcze przed rozpoczęciem swojej misji wszyscy zgodnie postanowili, że schwytani bandyci zostaną zastrzeleni bez zbędnych procesów i wyroków sądu. Na ich pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. W ciągu pierwszego tygodnia swojej działalności Komitet Czujności schwytał większość członków gangu. Wszyscy zostali rozstrzelani. Na wolności pozostało zaledwie 6 bandytów. Wśród nich był także Bunhelm. Wiedzieli oni, że jest ich stanowczo za mało, aby stanąć do walki ze Strażą Obywatelską. Dlatego postanowili się ukryć i przeczekać najgorszy dla nich okres. Ale mieszkańcy Virginia City nie zamierzali odpuszczać. Szybko ustalono miejsca pobytu ostatnich niewiniątek. Wieczorem 13 stycznia Komitet Czujności na uroczystym zebraniu postanowił, że następnego dnia pozostali bandyci zostaną zatrzymani, a następnie publicznie powieszeni, ku przestrodze dla tych, którzy chcieliby pójść w ich ślady. Wraz z nastaniem świtu uzbrojone oddziały strażników otoczyły wszystkie kryjówki poszukiwanych bandytów. Jako pierwszy schwytany został Frank Parrish. Początkowo twierdził, że jest niewinny. Jednak po tym, jak wskazali go naoczni świadkowie, przyznał się do napadów, morderstw i licznych kradzieży. Drugim schwytanym był George Lane, zwany Kulawym George'em z powodu swojej zdeformowanej stopy. W przeciwieństwie do Franka był on chłodny i opanowany. Niczego się nie wypierał, poprosił tylko o rozmowę z pastorem, zanim zostanie powieszony. Następny był Bunhelm. Znaleziono go pijanego w łóżku prostytutki. 4 mężczyzn wywlekło go za nogi z domu publicznego na ulicę. Wtedy zaczął płakać. Twierdził, że jest niewinny jak dziecko, które się jeszcze nie urodziło. Poprosił o Biblię. Gdy ją otrzymał, zaczął całować księgę i przysięgać na nią, że nie jest tym, za kogo go uważają. Po tym, jak wszyscy wokół oświadczyli, że kłamie, Helm przyznał się do swoich zbrodni. Oświadczył, że zabił kilkadziesiąt osób, a połowę swoich ofiar zjadł. I to ze smakiem. Na koniec stwierdził, że mogą go powiesić w każdej chwili, bo nie boi się śmierci. Hayes Lyons został schwytany podczas śniadania. Poprosił tylko o możliwość dokończenia posiłku, ponieważ nie jadł od 2 dni. Pozwolono mu na to. Jack Gallagher grał w karty, gdy przyszli po niego strażnicy. Próbował stawiać opór, ale szybko został obezwładniony. Ostatni z poszukiwanych bandytów, Bill Hunter, zdołał w ostatniej chwili uciec z Virginia City. Pozostała 5 została zaprowadzona do nieukończonego budynku stojącego w samym środku miasteczka. Nie miał on jeszcze dachu, a z jednej z poprzecznych belek sufitu zwisało już 6 zakończonych pętlą sznurów. Pod każdym z nich stała wysoka na metr skrzynia. Późnym popołudniem wokół miejsca egzekucji zebrało się blisko 5000 mieszkańców z całego hrabstwa. Wiwatowali, domagając się jak najszybszego powieszenia złoczyńców. Gdy bandytom kazano stanąć na skrzyniach, a Kat każdemu założył na szyję pętlę, 4 z nich zaczęło płakać i błagać o litość. Tylko Bunhelm przez cały czas głośno się śmiał, opowiadając przy tym sprośne dowcipy o prostytutkach. Później zaczął krzyczeć na swoich towarzyszy, że płacząc jak niewiasty przynoszą wstyd jemu i innym prawdziwym mężczyznom. Kilka razy strażnicy próbowali go uciszyć, ale bezskutecznie. Postanowiono powiesić ich pojedynczo, jednego po drugim. Kiedy wykopywano skrzynię spod nóg jego kompanów, a sznur każdego z nich napinał się od ciężaru wieszanego ciała, Helm głośno komentował ich śmierć. Krzyczał, żeby na niego poczekali, bo wkrótce spotkają się w piekle. Gdy przyszła jego kolej, a Kat zbliżył się do niego, Bun uprzedził go i sam zeskoczył ze skrzyni. Zanim to zrobił, zdążył jeszcze krzyknąć, że każdy człowiek powinien żyć według własnych zasad oraz pozdrowił urzędującego prezydenta Skonfederowanych Stanów Ameryki, Jeffersona Davisa. Ostatnie wypowiedziane przez niego słowa brzmiały: niech się dzieje. Sekundę później pętla zacisnęła się na jego szyi. Ciała powieszonych bandytów wisiały jeszcze przez 2 godziny,
Później zostały odcięte i wywiezione za miasto. Pochowano je w zbiorowej mogile na cmentarnym wzgórzu. Dwa dni później jedna z ówczesnych gazet zamieściła na pierwszej stronie artykuł informujący, że osławiony złoczyńca Bunhelm, któremu tak długo udawało się uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, został w końcu zlinczowany w Montanie. Tak zakończyła się krwawa historia bandyty, którego amerykańscy historycy nazwali później kanibalem z Kentucky. Dom, w którym powieszono Helma, stoi do dziś w Virginia City. Wycięty w jego wnętrzu kawałek sufitu pozwala każdemu odwiedzającemu to miejsce turyście na własne oczy zobaczyć belkę, na której zawisł ten nieco już dziś zapomniany bandyta. Tuż za miasteczkiem znajdują się pozostałości dawnego cmentarza. Na jego krańcu wbitych jest w ziemię 5 pomalowanych na biało drewnianych desek, podpisanych czarną farbą. To repliki nagrobków spoczywających w tym miejscu bandytów. Te oryginalne dawno już się rozpadły. Czarny napis na środkowej desce brzmi: Bunhelm, powieszony 14 stycznia 1864. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.